Tymczasem senator Krzysztof Kwiatkowski nie ma wątpliwości. Doprowadzenie do więzienia to realizacja nakazu i dowód na funkcjonowanie państwa prawa. My jesteśmy w demokratycznym państwie prawa. Prezydent jest wybrany w określonych procedurach przez obywateli i w tych procedurach się porusza. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim ukryło się dwóch przestępców. Dwie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za fałszowanie dokumentów urzędowych, za nielegalną prowokację, za przekroczenie uprawnień. I to jest zawarte w wyroku sądu, w tym tak zwanym prawie łaski. Stosunkowo szybko po pojawieniu się projektu wyborów kopertowych podałem się do dymisji i nie uczestniczyłem już w posiedzeniach Rady Ministrów. Nawet nie wiem, czy odbyło się jakieś posiedzenie, bo wtedy częstotliwość prac Rady Ministrów była znacznie rzadsza. Regularnie, codziennie spotykał się tylko sztab antykryzysowy, antyepidemiczny.